7 marca Józef Stalin w Moskwie na wniosek NKWD wydał decyzję o wymordowaniu Polaków przebywających w więzieniach na terenach Ukrainy i Białorusi. Egzekucji ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Zbrodnia katyńska. Zbrodnia posiadająca zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej znamiona ludobójstwa. Kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi i zbrodnia komunistyczna. Popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 000 oficerów Wojska Polskiego.